kolejną konferencję prasową. Dzisiaj chcieliśmy poinformować o naszych działaniach związanych z utworzonym w grudniu ubiegłego roku Biurem Interwencji Obywatelskich. To biuro ma swoją siedzibę w Warszawie, ale wszystkie biura poselskie i senatorskie współpracują z biurem. A powód informacji wynika z zachowania ministra spraw wewnętrznych bądź ministra sprawiedliwości. Mówiąc szczerze, jest mi kompletnie obojętne, który z nich łamie prawo, albo obaj łamią prawo, bo państwo wiecie o tym, że w Warszawie pod koniec ubiegłego roku doszło do różnego rodzaju protestów. W tych protestach brali udział mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale całej Polski. Nie ukrywam, że miałem przyjemność spotkać również mieszkańców Koszalina. Rozmawialiśmy o, sami zresztą nie zaczepili, ale rozmawialiśmy o proteście. Oni stwierdzili, że przyjechali specjalnie do Warszawy, żeby wyrazić swoje poparcie dla protestu, który był organizowany również w Sejmie. Po tych wszystkich wydarzeniach zostały prezentowane przez policję i wszystko jedno, czy na wniosek prokuratury, czy przez samą policję, z własnej inicjatywy tutaj zeznania są rozbieżne. Prokuratura mówi zupełnie co innego i policja mówi zupełnie co innego. Zostały zaprezentowane twarze osób biorących udział w tym proteście, w tej manifestacji. To są działania w naszym przekonaniu głęboko nielegalne, bo jedna z wolności, o której kiedyś tutaj w tym biurze mówiliśmy, dotyczy również wolności demonstracji. Obywatele w każdym państwie demokratycznym mają prawo prezentowania własnych poglądów, również w taki sposób. Te manifestacje były legalne, były właściwie zabezpieczone, były właściwie zgłoszone, więc tutaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ścigać kogokolwiek z biorących udział w tych protestach. W związku z tym chcieliśmy przypomnieć również mieszkańcom naszego regionu, że gdyby się okazało, że w jakikolwiek sposób władza PiS będzie próbowała zrobić im krzywdę, będziemy im pomagać, będziemy ich wspierać. Do tego celu tworzyliśmy już, tak jak powiedziałem, w grudniu ubiegłego roku Biuro Interwencji Obywatelskich. Ono ma swoją siedzibę w Warszawie przy Alei Jerozolimskiej 30/10. Adres mailowy to kontakt@biurointerwencji.org. Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, którzy w jakikolwiek sposób będą chcieli skorzystać z naszych usług. Zapraszamy tutaj do biura poselskiego mojego, czy do biura pana senatora Ziętarskiego. Będziemy pomagać, będziemy wspierać, będziemy przekazywać kontakty, jeżeli będzie taka wola i potrzeba, do prawników obsługujących bezpośrednio Biuro Interwencji w Warszawie, bądź sami tutaj na miejscu tego typu wsparcia udzielać. My do tej pory rzeczywiście staraliśmy się pomagać mieszkańcom Koszalina czy regionu w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczyły, nie miały charakteru ich protestu i nie miały charakteru politycznego. Te osoby w ubiegłym roku skorzystały z porad tylko w moim biurze. To było prawie 600 osób, dokładnie 576 i prawnicy poświęcili im prawie 500 godzin pracy. Dyżury tutaj odbywają się w tym biurze dwa razy w tygodniu i naprawdę bardzo dużo osób korzysta ze wsparcia i pomocy, ale oprócz tego wsparcia bieżącego chcę wyraźnie powiedzieć, będziemy udzielać wsparcia również tym, którzy będą wyrażać swoje poglądy, będą protestować, a PiS będzie próbował ich w jakikolwiek sposób zastraszyć. Tak jak przed chwilą powiedział pan przewodniczący Garbuski, istotnie także w moim biurze senatorskim odbywają się sukcesywnie, systematycznie porady prawne.
i oczywiście od tej praktyki nie odstąpimy, ale zwracamy uwagę, że sytuacja jest szczególna, ponieważ rzeczywiście zagrożone są coraz bardziej, nie tylko zagrożone, ale wprost naruszane prawa obywatelskie. Dlatego też w sposób szczególny podkreślamy, że nie tylko my, ale także na przykład Rada Adwokacka w Warszawie, a sam jestem adwokatem, co prawda nie wykonującym zawodu, ale należącym do tej korporacji, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, bo akurat w tej chwili w Warszawie rozpoczyna się to postępowanie związane z represjonowaniem ludzi uczestniczących w legalnym proteście w zgromadzeniu przed Sejmem. To władza łamie przepisy i prawo, ponieważ bezprawnie publikuje wizerunki osób, które są nie tylko niewinne z punktu widzenia prawa, co jest zupełnie oczywiste. Przesądzanie winy, o tym wypowiadał się Europejski Trybunał Praw Człowieka, chociażby w sprawie przeciwko Estonii, jest deliktem, jest zabronione i państwo odpowiada za przesądzanie winy i pokazywanie ludzi jako już przestępców. Ale w ogóle w sytuacji, kiedy obywatele korzystają z konstytucyjnego prawa i robienie z nich przestępców, proszę Państwa, to jest jawne nie tylko naruszenie podstawowych praw, ale tutaj skojarzenie jest jedno, proszę Państwa. Tak robiła władza totalitarna, też pokazywała, że działacze Solidarności też łamią prawo, że działacze Solidarności działają przeciwko porządkowi publicznemu. Ja również wtedy, w tamtych czasach, jako adwokat, jako członek korporacji, zresztą jestem dumny z tego, bo mam medal wolności, uczestniczyłem i broniłem pro bono, tak jak wszyscy adwokaci, ludzi, którzy stawali przeciwko państwu, które totalitarnie chciało ich niszczyć. I tak zaczyna się teraz, proszę Państwa. To jest analogia i adwokatura staje w tej chwili podobnie w takiej sytuacji, jak było w czasie stanu wojennego i później, i będzie walczyć bezkompromisowo. I dlatego też pokazujemy, że społeczeństwo nie zostanie samo. Nie zostanie samo, będziemy bronić, będziemy pomagać, będziemy wspierać. I to jest chyba rzecz w moim przekonaniu w tej chwili najważniejsza. Po to jest ten przekaz, żeby ludzie, którzy odważnie występują, realizując swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń, bo przecież to zgromadzenie było także w obronie mediów. To jest kolejne przecież prawo obywatelskie do informacji, że nie pozostaną sami zarówno Platforma Obywatelska, jak i Adwokatura Polska staje za nimi, jest do dyspozycji i będzie pomagało. Dotyczy to także oczywiście naszych, jak już powiedziałem, biur, nie tylko centrali w Warszawie, ale także naszych biur regionalnych. Przypomnę jeszcze raz, Biuro Interwencji Obywatelskich Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie 30 przez 10 i adres mailowy kontakt@biurointerwencji.org. Ale oprócz tego do dyspozycji nasze biura poselskie w całym kraju, tutaj w Koszalinie przy ulicy Dworcowej 10 przez 4 albo 10 przez 3 biuro pana senatora. Zapraszamy wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób będą doręczeni przez władze PiS. Czy jakieś pytania z Państwa strony? Wszystko jasne. To jest najlepiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W takim razie.